Cześć, słuchajcie, witajcie. Mam trochę, bo mam takiego klienta, co mówił, że syn jego by oglądał. Stwierdziłem, że nagram. Dzisiaj jest, w sensie wczoraj. Rozebraliśmy z tatem ten silnik. Bieżące straty, nagram pewnie całość, jak ja go składam. Tak, wywalony dzióbek od automatu. To powinno wyglądać o tak. O tak to powinno. To też jest spawane. O, tu mam całe. O, to nie jest spawane. To wyglądać powinno tak. Ogólnie to tak, brakowało tych dwóch śrub. Ta była wklejona na silikon. Jeszcze któraś, może ta? A tej w ogóle nie było. Któraś była wklejona na silikon. Blaszka standardowo. Tak, wałek zdawczy sobie wchodzi i wychodzi. Po drugie, to jest zatarte. Ktoś nie dobił łożyska, już dobiłem to łożysko, bo chciałem sprawdzić, czego to, od czego to się przebarwiło. Ten wałek wymienię. Zresztą razem z wałkiem zdawczym, bo ciorg wie, czego on nie wchodzi. Tak. O. Wyjęta bieżnia, wsadzimy na klej, zamontujemy, powinno trzymać. To samo jest, nie pamiętam, z którą tu połówką. Sprawdzimy. Tak, to tą połówką. Od strony magneta. Chodzi i wychodzi sobie jak chce. Taka niespodzianka. Ukruszone. Wał ma normalnie luzy, że aż o przeciwwagi by ocierał. Ogólnie na łożyskach nieobrócony, bo to łożysko trzyma, to na pewno nieobrócone, gwinty ładne. Ale korba nie jest do dostania, dualsoska. Tak, to są grubsze części od tego pana. Magneto jeszcze nie pomierzyłem dzisiaj. Cylinder oryginał. Ale tu uszczypany, a tu przejechany. Widać. Pewnie powiecie, że tu nic, a nic, no ale przydałoby się to zebrać. Bo jednak trochę poza kanał wydechowy to odstaje. Dzwoniłem dosłownie przed chwilą do pana. Pan stwierdził, że dajemy nowy cylinder. Zamówimy nowy cylinder. Znaczy, zamówimy, kupimy. No ale, no. Większość części zamawiamy. Tak. Zimmeringa nie ma. Tu zimmeringi wybiję. Mówię. Te dwa wałki wymienię ze względu, że no, pan chciał kompletną generalkę i trochę grzech zostawić takie. Coś, gdzie tu ewidentnie jest zjechane, przepalone. No, no po prostu to z tym było tak połączone. No, tak było ściśnięte. I ktoś na tym jeździł. No, po prostu tak było to do siebie ściśnięte. No cóż, aż o wyciągnąć się, no bo gdzieś tam napuchło w środku. Tak jak chodzi, to chodzi luźno, czyli ktoś jeździł. No ogólnie widać, że tu niedawno ktoś grzebał. W sumie ten tłoczek i ten cylinder nie wyglądają na jakieś, bo wie jak stare. Zamówimy drugą zębatkę, bo ja widziałem, że tam dana zębatka 13 zębów była, no zdawczy. Za duża jest ta zębatka. Niby powinna się zbierać, ale będzie sporo słabsza. Będzie sporo słabsza. I czasem ludziom jeździ gorzej niż na 12. Dlatego zamówiłem już chyba 12. Tak, no to ja tu już listę mam wszystkiego, nic nie jest do ukrycia. Numerem silnika. Tak, opcja tu ze szlifem była. No to w każdym razie komplet albo to u mnie w sklepie 260 zł. Szpilki 17 u mnie w sklepie kupimy.
Nakrętki głowicy zamówiłem po złoty 40 sztuka. On już nie pamiętam ile. Regeneracja wału. Aha, będzie nowy duel. 241 zł. Uszczelki kompletu DPR-a 23, śruby komplet impulsowe 17, zębatka 12Z, śruby zapłonu. Jeszcze ich nie dostałem. Śruby zapłonu. Dźwignia zmiany biegów, Zosiu. Tak. Zdecydowałem się to wymienić, bo ja ten silnik testuję u mnie. A ta dźwignia lata. Czy ja dostałem? Dostałem dźwignię. Dobra, dobra. Tutaj jest 18 plus 52 dźwignia. Tak zrobione. Zabezpieczenie zdawczy 12 zł. I to jest tych zabezpieczeń będzie, bo ja tam dystansuję ten zębatkę zdawczą. Popychacze plus kulka. Te popychacze, co pan miał. To nie, to wodzik. W ogóle przykładka jest bardzo fajna, taka pokarbowana mocno. Tarczki są nowe, że nowe. Co prawda te chińskie miękkie, one się lubią wygniatać zamiast zużywać po prostu. One się ugniotą, a nie zużyją. Ale zostawimy, on trochę pojeżdża. Popychacz też się świeci ocynkiem. To jest współczesny popychacz wygnieciony na. Nie będzie to działać. Na wagę chciałem go sprawdzić. Zamówimy dwa wałki z hurtowni 4Java. Albo 4Java. Jak wał, tak zwał. Mam gdzieś te wałeczki. Wałeczki. Aha, popychacze utwardzone plus kulka. Wałeczki utwardzone 5 mm, 58 Hz. Nie ma szansy, już zakładałem takich wiele. Jeszcze tam o głowicę się pan pytał. A nie, tu tego. Ktoś się silikonem pobawił. Tu silikonu nie powinno nigdzie być, no ale cóż. Kładeczka elegancko założona. Głowiczka ładna. Tylko tego. Gwint trzyma, bo nie ma świecy odkręcić. Nie powinno być większych problemów. Docisk przęgła ładny. Babka zdawcza już cienka. Łańcuszek to wyciągnięty, powiem wam na. Mam filmik, to tam porzucam raz na jakiś czas. I jaki błąd był w tym silniku popełniony? Łożyska w skrzyni zamknięte z obydwu stron. Nikt tego nie otworzył. To łożysko szło tu. O. Jeszcze jedno na zdawczy. A to na zdawczy też. Zamknięte łożysko. Tak to te trybiki ładne. Nie rozbita. Nie przytarte. No oprócz tego. Aż go fioletowy się zrobił. Nieźle wychło, nieźle. Ta zębatka ładna. A to by się przydało zamówić, bo jest dość mocno wytarte. Wodzik ładny. Bez żadnych zadziorów. Ojej. Kosz sprzęgłowy ruszają się bolce. A to jest do odratowania. My spawniemy. Zaspawamy nity.
spawniemy w jakichś dwóch, trzech miejscach obręb, bo to jest z dwóch części. Ta obudowa, ta plansza to jest jedna część i ten wieloklin to jest druga część i te dwie części się trzymają na tych nitach, bolcach. Jeszcze gdzie jest ten? O, to jest ta zębatka pana. Wrzucamy z powrotem do paczki, niech ona tam leży. Może się komuś gdzieś kiedyś przyda. No i tyle w zasadzie, co do silnika. Nic ciekawego, jeszcze wymienimy tą tulejkę, bo jest luz na wałku pośrednim około tam milimetra, ta zębatka się nie zużywa w ogóle, tulejka, sorry. Nie zużywa się praktycznie w ogóle. Ja mam tu swoje kartery, ja mogę pokazać, gdzie ta tulejka jest takim czerwonym czymś pokryta. I ona wytarła się tak w jednym miejscu troszeczkę. No, i taka sytuacja. Pozdrawiam panów. Trzymajcie się. Ja zamawiam części, będziemy działać w najbliższych dniach. Jeszcze mógł złożyć. No, wał przyjdzie nowy duelsowski. Ten byłby fajny stan. Trochę zanagarowany. Trzeba było go pomyć. Sporo. Ale bieżnie ma fajne. Gdyby nie to, że te... Jak to się nazywa? Korbów brak na naszym rynku. Jeszcze wojna idzie. Co to będzie? I tego. To fajny był wał. No nic. Na Jack Motorsach po 240 Duelsowski będzie żył. A to jak nie działa, tak nie działa. No dobra. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Będzie żyć. Gruntowne czyszczenie czeka. Na pewno nagram tego. Składanie tego wszystkiego do kupy. Tak jak to powinno być, wyglądać i tak dalej. Cześć. Czemu to się sam nagrywa?